W poprzednim odcinku Wojan namawiał Paliona do wypicia Grimmy's Shake'a. Niestety nie udało mu się to. Wojan jednak czuje się coraz gorzej. Z dnia na dzień zmienia się bardziej w Grimmy'sa. Zaczyna się również pojawiać konflikt między oryginalnym Grimmy'sem a Wojanem. Który z nich będzie silniejszy? Przekonacie się w tym odcinku. Siemano Grimmy'sano. Tutaj Wojan i dziś idziemy do Paliona, żeby namówić go, żeby wypił kolejnego Grimmy's Shake'a. Jak ja kocham Grimmy's Shake'i, uwielbiam je całymi dniami, o nich myślę. Palion! Palion? Gdzie jest Palion? Czemu Paliona nie ma? Halo, Palion! Palion zniknął, słuchajcie. Nie ma go, gdzieś poszedł. Na pewno jest u Grimmy'sa, na pewno jest już u Grimmy'sa i Grimmy's częstuje go Grimmy's Shake'ami. On nie może brać Grimmy's Shake'ów od niego. Ja mam najwięcej Grimmy's Shake'ów, spójrzcie. Mam przechwycone wszystkie Grimmy's Shake'y, które zostały. Grimmy's, który mieszka w McDonaldzie, może tylko pomarzyć o takiej ilości Grimmy's Shake'ów. Zabierzmy je w takim razie i chodźmy szybciutko. Chodźmy szybciutko mu pokazać, co my tutaj zdobyliśmy. Ciekawe, czy będzie zazdrosny, na pewno będzie. Ja bym chciał tutaj mieszkać, ja bym chciał mieszkać w tym McDonaldzie. To byłoby coś pięknego. Nie chcę już mieszkać w tamtym domu moim. Ten mój dom w ogóle nie jest ładny. Nie ma nic fioletowego. O, jaka ładna scena. Nie, dobra, dobra, idę do niego. Ale poczekajcie, bo muszę wam pokazać najlepszy zestaw szkolny. Zawiera masę zeszytu, naklejek na zeszyty. Jest też plan lekcji. Przekozacki worek, do którego możecie sobie schować na przykład buty na WF. Piórnik z pełnym wyposażeniem. Oraz oczywiście plecak, czyli najważniejsza rzecz w zestawie. Plecak jest naprawdę bardzo pojemny i posiada aż 5 zamków, na których przyczepione jest logo Wojan Team. Posiada elementy odblaskowe na bokach oraz z tyłu, żebyście dokładnie byli widoczni w każdym miejscu. Jego plecy są zrobione ze specjalnego materiału, który jest bardzo puszysty, byście nosząc go czuli się zawsze wygodnie. Mordeczko, w takim plecaku to można niezłe ciężary nosić. Cały zestaw jest dostępny w promocyjnej cenie na wojanshop.pl, także nie czekajcie, bo promocja nie będzie trwała długo. Wojan Team! I już zdenerwował mnie od samego... rana mnie denerwujesz, Grimmy's! Od samego rana mnie denerwujesz. Jak tylko tutaj jesteś, nie powinieneś tutaj być. Masz mniej Grimmy's Shake'ów ode mnie. Czemu tak dziwnie się zachowujesz? Co to znaczy, że dziwnie się zachowuję? No jakoś tak inaczej. Nie, jak się czujesz? Nie, inaczej. No czuję się świetnie. Czuję się świetnie, właśnie dlatego tak się zachowuję. Dzięki, że dałeś mi tego wypić Grimmy's Shake'a, ale to jest widzę, za mało. Widzę, że czujesz się teraz wyśmienicie, ale spokojnie, bo za chwilę będzie z tobą coraz gorzej. Co to znaczy coraz gorzej? Ja nie czuję, żeby było ze mną coraz gorzej. Ja czuję, żeby było ze mną coraz lepiej. Ej, to jest mój bardzo uśmiech. Bardzo dobrze. Śmiesznie. Nie, to jest mój uśmiech. Po drugie, mam tutaj Grimmy's Shake'a, którego się napiję. Tak? A ile masz tych Grimmy's Shake'ów? Ile ich masz? Pochwal się. Już nie mam nic. Nie masz żadnego Grimmy's Shake'a! To możesz się wynosić z tego McDonald'sa. Jesteś tego pewny? To będzie już mój McDonald's. Jeżeli nie masz Grimmy's Shake'ów, to nie zasługujesz na niego. Dobra, poczekaj. Ja muszę zobaczyć po prostu dzień z twojego życia. Bo ja chcę zobaczyć, jak ty się zachowujesz i dam ci opinię. Jak się ja zachowuję? Może ja powinienem ciebie oglądać. Dobra, spoko. Chcesz oglądać dzień z mojego życia? Zacznijmy od tego, że zostałeś wywalony za bruk z McDonalda. I to jest od teraz mój McDonald, ponieważ mam więcej Grimmy's Shake'ów. Mam więcej. Nie wiesz o jednej rzeczy, którą zdobyłem. I znajduje się w tej skrzyni. Poznajesz ją? Poznajesz tą skrzynię? A co tam jest w środku? Ty wiesz, co tam jest w środku, pamiętasz? Pokaż, co jest w środku. Nie pokażę ci, bo ty wiesz, co tam połóż jest. Ją. Nie! Nie mogę jej położyć. Nie położę jej, bo zabierzesz mi z niej wszystkie Grimmy's Shake'i. Ta skrzynia jest wypełniona Grimmy's Shake'ami. Rozumiesz? Wojanie, pij Grimmy's Shake'i. Jak ty do mnie powiedziałeś? Chyba ci się coś pomyliło. Za mało wypiłeś Grimmy's Shake'ów, żebyś miał tytuł Grimmy's Shake'a. A mam wypić kolejnego? To ci pokażę. Jesteś tego pewny? Ja jestem na pewno tego pewny. Ja wiem, że chcę się zmienić już kompletnie. Ja Możesz czuję. To zrobić. Mogę to zrobić, ale może nie chcę tego robić przy tobie, co? Może nie chcę, żebyś mi zabrał kolejnego Grimmy's Shake'a. Pewnie boisz się, pewnie się nie napijesz Grimmy's Shake'a. Dobra, możesz już, wiesz co? Możemy się zamienić domkami. Ty możesz wrócić do mojego, a ja sobie tutaj zamieszkam. Bo tak szczerze, nie zasługujesz na tego McDonalda. McDonald jest mój. Nie, jest mój. Ty nie masz już żadnego Grimmy's Shake'a, jest mój. Możesz już stąd wyjść. Musisz już stąd wyjść. Nie będę szedł, to ty tutaj jesteś gościem, nie ja.
Ja tutaj jestem teraz właścicielem tego McDonalda, od kiedy mam więcej Grimace Shake'ów od ciebie. Zobacz. Dobra, wypij teraz Grimace Shake'a tutaj na dworze. Chcę zobaczyć, jak się będziesz czuł. Bezproblemowo wypiję Grimace Shake'a, nie musisz się o to martwić. Ale czemu chcesz to zobaczyć? Ja może ja chcę to zobaczyć dla siebie. Ty mi nie wierzysz? To spójrz na moją twarz, jak się pięknie zmienia. Niedługo będę taki jak ty, a może nawet większy, co? Bardzo mało masz tych paciek. Jak to mało? No dobra, mało. No to patrz teraz na to. Patrz na to, jak piję. No i co? No i co? Jesteś zadowolony z tego? Patrz to. Uwielbiam smak Grimace Shake'a. Powoli zaczynasz być w moim składzie, zobacz, bujanie. Jak pięknie wyglądam. Ej, słuchaj. Wydaje mi się, że może być jeszcze jeden Grimace Shake i mogę się zmienić w takiego... jak ty. Taką postać. To byłoby przepiękne, słuchaj. To byłoby naprawdę przepiękne. Muszę wypić kolejnego Grimace Shake'a. A może ty chcesz kolejnego Grimace Shake'a, bo tobie już nic nie zostało, słyszałem. Daj. No chodź, zapraszam. Zapraszam w takim razie. Daj! Chodź za mną. Grimace Shake'a. Dam ci, jak za mną pójdziesz. Dobrze, jestem ciekawy, gdzie mnie zaprowadzisz, wojanie. Chodź. Pokażę ci. Pokażę ci miejsce, gdzie mogę cię zaprowadzić. No. Chyba to zepsuć. Co zepsuć? To. To? To. A może zepsujmy to? Co? Też możemy to zepsuć. Fajnie. A to? Wiesz co, nie wiem, czy jeszcze można to psuć. Jeszcze jesteś za bardzo człowiekiem. Za mało się napiłeś. Przestań. W końcu jak się zmienię, to zniszczę, zobaczysz. Ale jeszcze teraz poczekaj. Dobra, no dobrze. To chodź za tym Grimace Shake'em, dam ci go. Tylko musisz tutaj wejść. Proszę. Wow, dziękuję ci bardzo. I co teraz? Nie wychodź stąd teraz. O nie, zamknąłeś mnie, co ja teraz zrobię? Na przykład zrobię coś takiego. No ty! Chcesz kolejnego? No to chodź, zapraszam. Dostaniesz kolejnego. No! Ale mnie teraz zdenerwowałeś, dobra, ale mnie zdenerwowałeś teraz. Myślisz, że co? Myślisz, że jesteś starszym Grimace Shake'em? Nie rób tego więcej, bo będę bardzo zdenerwowany. Zapomniałeś chyba, kto tutaj rządzi. Jak ty to robisz? Ja też chcę tak robić. Jak ty robisz takim piorunem? Jesteś za mało potężny. A będę mógł tak robić? Nie wiem. To zależy, ile wypijesz Grimace Shake'em. No wypiję je wszystkie, wypiję je bardzo dużo. Dobra. Zależy, czy pijesz do końca, czy zostawiasz. No piję do końca, nie widzisz? To już są trzy wiadra puste, które opróżniłem z Grimace Shake'a, nie widzisz? Ty się nie śmiej, ty się lepiej nie śmiej. Dobra, słuchaj, zaprowadzę cię do pewnego miejsca. Możesz teraz sobie tutaj mieszkać, bo na pewno nie oddam ci McDonalda teraz. Chodź, zobacz. Co ty chcesz zrobić, powiedz mi? Zobacz, to jest twoje nowe miejsce, tutaj. Musisz sobie zamieszkać tutaj. Ty chcesz powiedzieć, że... nie będę mieszkać już w McDonaldzie, tylko nie, tutaj? Nie, teraz ja będę mieszkał w McDonaldzie. Ty możesz co najwyżej tutaj zostać i ewentualnie pomieszkiwać sobie. Ale McDonald jest od teraz mój. Mam więcej Grimace Shake'ów od ciebie, więc to ja sprawuję na nim kontrolę. Jesteś tego pewny? Jestem. Tylko wiesz co? No dobrze, idź w takim razie, ale zastanów się dwa razy, jeżeli tam pójdziesz. Dlaczego niby? Grozisz mi? Zastanów się dwa razy. Czemu mam się zastanowić? Bo będzie z tobą źle! Okej, no to zastanowiłem się dwa razy i pójdę. To jest już mój McDonald's. Więc nawet nie próbuj go odwiedzać. Chyba, że z Grimace Shake'ami, to wtedy możesz odwiedzać. Bez Grimace Shake'ów nie podchodź. Słyszałeś? Chcę zobaczyć, jak pójdziesz. Chcę zobaczyć, czy zrobisz no to nie! naprawdę, czy nie. Że co? Chcę zobaczyć, czy zrobisz to naprawdę. Co niby zrobię naprawdę? Ty pójdziesz do tego McDonalda. No dobra, no ale to czemu chcesz to sprawdzać? O, patrz! To są koniki, Wojana bardzo je kocha. To są moje koniki? To jest jeden tylko koń. Nie słuchaj się tego. Ryszard 2.0. Kojarzę tego konika. Skądś go znam. Ryszard 2.0 to chyba jest jakiś mój konik. Czekaj. To jest jakaś kolejna tabliczka? Nie ma żadnych kolejnych tabliczek. Co te tabliczki oznaczają? Muszę je znaleźć, muszę znaleźć kolejne tabliczki. Wydaje mi się... tabliczki nie oznaczają. Gdzie ty idziesz? Iż do... Co? Zostaw mnie. Tu jest kolejna, zobacz. To jest wieżowiec Wojana. Napij się, stój! Napij się, Grimace Shake'a, nie czytaj tego. To jest mój wieżowiec? Może będę mógł... tego. Czemu on ma takie niebieskie kolory? Skoro jest mój, to powinien być fioletowy chyba, nie? Możemy to zmienić.
Jak? Możemy razem to zmienić. Ale czekaj, bo to mi się wydaje, że to nie jest koniec, że tu mogą być jeszcze jakieś tabliczki. Tam są jakieś owce. Dobra, idę sprawdzić dalej w takim razie. Tutaj jest... Co to jest ten za domek? Ten domek? Garaż? Domek debila. Jakiego? Nie poznaję. No to jest ciemno, to jest brzydko. Tu mi się nie podoba na przykład. Wychodzę stąd. Dobra. Idę dalej w takim razie sprawdzić, czy coś jeszcze tutaj się znajduje. Wydaje mi się, że to już wszystko. O, patrz, są kolejne tabliczki. Grimmy's Team! O! Yes. Ty zostawiłeś te tabliczki, tak? Nie, to my. A, to my byliśmy, faktycznie. Aha, czyli my zostawiliśmy te wszystkie tabliczki. Czyli tamten wieżowiec jest mój też, tak? Okej. A ta? Tak, ale trochę brzydki. Kolejna Wojan Team. Czemu zostawiłeś tabliczkę Wojan Team? Czemu ją teraz niszczysz? Chciałem tylko zniszczyć trzeba. A tutaj jest kolejna, zobacz. To jest kolejna. Czemu tam jest twoja twarz? Tam powinna być moja twarz. Spokojnie. To będzie moja twarz, zobaczysz. Stworzę własną piosenkę o Grimmisie. A teraz wyjdź stąd, bo to jest mój McDonald's. Mam więcej Grimmis Shake'ów od ciebie. Mam jedno miejsce, w którym możesz być, jak będziesz w McDonaldzie. Znajduje się tutaj na dole. Tam. Nie. Możesz tam wejść. Miałem nadzieję, że to były tylko żarty, a ty naprawdę tutaj chcesz wejść. Chodź, pokażę ci coś. Pokażę ci coś. W moim McDonaldzie mi coś pokażesz? W moim. Czy ty myślisz, że ja tutaj nie znam miejscówek? No, co ty chcesz zobacz zrobić? Co tam zostawiłem w środku. O, Grimmy's Shake, pięknie. Jesteś tego pewny? Jestem tego bardzo pewny, jestem tego więcej niż pewny. Tak? Słuchaj, Grimmy's. No spójrz w to w taki patrz, co mogę robić! Nie zadzieraj ze mną, bo ja mogę wszystko niszczyć! Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Powiedz mi, jak to zrobiłeś? Też chcę tak robić. Ty to zniszczyłeś w sekundę. Nie zadzieraj ze mną, powiedziałem. Nie jestem taki słaby. Jak? A teraz wykopię cię na sam dół. Zostaw mnie, dobra, nie, ja wracam na górę. Zostaw mnie w spokoju. Nie no, jak on to zrobił? To jest po prostu za mocne, to jest niemożliwe. Dobra, zabuduję go. Nie może się stąd wydostać. No, nie psuj tego. Przecież to jest prawdziwy obsydian. Zobacz, nie da się go wykopać. O, słuchaj. Powiedz mi, jak to zrobiłeś. Ja chcę mieć taką moc jak ty. Czy jak zmienię się w Grimmisa kompletnie? No zobacz, no kopię to i co? Wow! Wow! Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Jak to się stało? Czekaj. To byłem ja, debilu. A, myślałem, że ja. Przestań! Nabrałeś mi nadziei. Nie możesz być w tym McDonaldzie. To jest mój McDonald's. Do widzenia. Ale będę, jak już będę miał większą moc od ciebie, to się tam znajdę na pewno. Ja na pewno zobaczę ciebie w moim domu, jak będziesz chciał kolejnego Grimmy's Shake'a. Bo mam je wszystkie, mam całą skrzynię nimi wypełnioną. Oddawaj je. Na pewno byś chciał, ale ci nie oddam. Odejdź. Oddawaj je teraz. Odejdź ode mnie. Wiesz, odejdź ode mnie! Zostaw mnie. Ja nie przesadzam, to ty przesadzasz. Zostaw mnie w spokoju. Muszę szybko się zmienić w Grimmisa. O Janie, gdzie muszę to zrobić jak najszybciej. Zostaw mnie! Jak ty tak szybki jesteś? Dobra, mam pół serca. Zostaw mnie. Jak ty się tak szybko ruszasz? Ej! Mam mało bardzo. Masz mnie zostawić. Oddaj mi Grimmis Shake'i, to nie są żarty. Zostaw mnie. Muszę coś wymyślić. Zostawisz mnie? Dobra, nie, mam tego dosyć. Ja nie mogę, dobra. Uciekam tu. Chodź tu. No co, stawisz? Czemu nie mogłem wejść do tego? To jest dramat, oddawaj mi moje Grimmy's Shake'i. Ale mnie teraz zdenerwowałeś, słuchaj. To są moje. Oddawaj, to są moje. Czemu nie mogłem wejść do tej walonej łódki? Dobra, oddawaj. Jesteś tylko podwładnym, ja jestem królem. Gdzie one są? Gdzie one są? Powiedz mi. Jak ty tak szybko chodzisz? Oddawaj mi je, słyszysz? Oddawaj te Grimmy's Shake'i. Nie. Oddawaj je. Ja oddam. Masz je oddać już. Słyszysz nie. to? Nic masz ci nie je oddać. O, czyżby tutaj był ten Tracker Box? Jaki? Pięknie. No nie! Oddawaj go. Oddawaj go. Nie.
No jak ty tak szybki jesteś? Nie, jak jestem zły, to jestem szybki. To były moje Grimace Shaky. Nie dogonisz mnie. Ale mnie teraz zdenerwowałeś, dobra, wiesz co? Nie znasz dnia ani godziny. Będziesz musiał mi dać tego Grimace Shaky'a. Jednego. Nie. No i co ja mam z jednym zrobić? Ja chcę więcej. Ja chcę je Przyjdź wszystkie. Przyjdź do mnie, jeżeli chcesz więcej. A gdzie je schowasz? A nieważne. Będziesz musiał mi je oddać, wiesz o tym. Jestem bardzo, ale to bardzo zły. Tak? Ja też, bo mi zabrałeś wszystkie, a one były moje. No ty przestań! Ja nie mogę, no nie wytrzymam z nim, jeszcze raz mnie tak uderzy. Nie, dobra, muszę znaleźć jakiś sposób na rozwalenie go. Czy to będzie, nie wiem, nie mam niestety tego miecza ostrość 1000. Zobaczcie, tutaj wszystko straciłem. Nie mam nic. Jedyne co mi pozostało to po prostu... jest u Grimace'a. Chyba, że wezmę potka na niewidzialność i przyjdę do niego i zabiorę te Grimace'y, tylko muszę wiedzieć, gdzie je schował w takim razie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma, kliknij.